Witam wszystkich we wtorek. Bo wczoraj był poniedziałek, mieliśmy święto także w Niemczech, także długi weekend mieliśmy. Wróciliśmy na swoją starą budowę. Tu musimy parę rzeczy zrobić. Przyjechało też drewno, także będzie się trochę działo. Musimy coś tu zamurować. Cieśle będą już więźbę robili. Pokażę wam, jak to wygląda więźba, jak przyjeżdża, jak wygląda. To zapraszam do oglądania. O, a tam właśnie widać, z daleka przyjechała więźba dachowa. Wszystko przygotowane, ponumerowane. Pięknie. I tak, więźba leży tutaj sobie pod tą plandeką. Czeka do czwartku. W czwartek prawdopodobnie przyjdą cieśle i będą już montować. A my dzisiaj musimy się zająć tutaj zamurowaniem tej szpary między starym a nowym budynkiem. Z tej strony jest wełna, z drugiej strony też będzie wełna. I musimy te kawałkami zamurować. Bloczek też 36,5. Z tym, że tutaj mamy z lewej strony jest równo, to już daliśmy sobie tą wełnę do samej góry prawie. A z prawej strony musimy później ją tam dołożyć. Trochę pianką psikniemy, żeby to się lepiej trzymało. Żeby przypadkiem nie wyleciało w późniejszym czasie. Dobra, to my się zabieramy do pracy. I tak to wygląda nasze murowanie. Później pokażę jeszcze od dołu, bo już jestem u góry na rusztowaniu. I tamtą stronę drugą, gdzie widać tą szparę, także musimy zamurować. O, teraz może lepiej widać. Także jest trochę zabawy. No ale mus to mus, co zrobić? A tak to wygląda od dołu. Tam mi się trochę wełna zawinęła, no bo ciężko to tutaj upchać. O, i do góry. I tutaj teraz od tego momentu musimy tam zabetonować, żeby to nam przypadkiem nie wyleciało. Takie wzmocnienie pomiędzy. I później znowu dalej będziemy murować. 20 cm betonu. Już bez wełny, żeby to się tam tego muru trzymało. Jakoś. I polecimy dalej z tym tematem do góry. I tutaj teraz, żeby to jeszcze wzmocnić, to betonujemy, żeby nam się to po prostu gdzieś tam nie gibło, jak będziemy dalej my to betonować. Na zdrowie! I tutaj betonujemy 20 cm wysoko i na szerokość bloczka 36,5. Żeby to już bez wełny, żeby to się jakoś trzymało, bo na wysokość całego budynku to raczej kiepsko by to wyglądało. Mogłoby nam wypaść albo wykrzywić się. Może nie od razu, może z czasem, nie wiem. W każdym razie betonujemy, żeby nam się trzymało pomiędzy. Takie wzmocnienie. Na samej górze chyba jeszcze raz tak zrobimy. Z tej strony także prace posuwają się do przodu. Tutaj nie będziemy betonować, bo dość dobrze to siedzi pomiędzy. Nie kiwa się póki co. I tu nie jest też taka wysokość jak z drugiej strony. Tam jest dużo wyżej. Więc betonujemy, a tutaj raczej nie. Tutaj kończę już murować. Jednak sobie zabetonujemy tutaj na samej górze, żeby to się nam dobrze trzymało i nic się nie stało. A tu z boku kawałek historii. Koło pasowe drewniane. Tutaj w tym miejscu jest to na panewkach i jeszcze się kręci. Zobaczcie. Nie wiem, ile to lat ma. Podejrzewam, że po wojnie jeszcze było używane. Ale tylko krótko po wojnie. Bo później technika poszła raczej do przodu. Tak to wygląda. Jakieś koło pasowe. Coś tutaj było, jakieś urządzenie. To tak w ogóle to jest jakaś stodoła. Nie wiem, do czego dokładnie to służyło. Jak ktoś starszy jest, to pewnie wie. Aż tak stary to nie jestem, żeby wiedzieć. Ale fajnie wygląda, muszę powiedzieć. Tak konkretnie. Kiedyś to rzeczy wyglądały naprawdę dobrze. Nie było takich niszczyzn jak dzisiaj. A tak to wygląda z drugiej strony, bo nawet nie mam możliwości, żeby zobaczyć. Ale technika jest tak do przodu,
że możesz to zrobić zbliżenie i zobaczyć. Tam upchałem jeszcze styropian, szóstkę, żeby właśnie mi tam beton nie wychodził i tak teraz to wygląda. Przyszedłem z ciekawości zobaczyć, co to się dzieje z drugiej strony. A, jest dobrze, wystarczy. Jest zabetonowane, to już nigdzie nie ucieknie nam. Jak teraz wytrzyma, to do jutra zasnie i będzie bardzo dobrze. Dzień później rozszalowuję. Wymyśliłem sobie taki patent, żeby mi deska z tyłu tam nie uciekła za budynek, pomiędzy budynkami. Przybiłem sobie deskę do takiego tutaj pasa, którego używamy do różnych rzeczy, używając dźwig. Zadziałało w każdym razie. Nie spadła do tyłu. I tak oto zbliżamy się do końca. Zostało ostatnie 3 bloczki. Widok w dół. Kleju jeszcze mam trochę, wystarczy. Kolega doniósł bloczek. Gdzie? Dragon Ultra 1. Tnie i nosi. Ktoś tu musi to robić. Muss jemand das machen, gell? Jedne tam. Ktoś musi to robić. I tak ktoś musi robić. A ja muszę to robić. No. Trzeba się dzielić pracą. No dobra. Przyklejamy. Coś słyszałem, że dzisiaj jeszcze cieśle przyjadą, także będziemy robić film o niemieckiej siłce. Jeszcze dzisiaj zacznę. Dzisiaj przykręcę na pewno murłaty itd. itp., bo dach jest duży, to dużo więcej nie zdążą zrobić. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pogoda dzisiaj ładna. Jeszcze jutro w miarę ma być, a w piątek znowu ma padać. W Polsce widzę, są opały po 28 stopni. Tutaj raptem, nie wiem, 14 stopni, 17 w dzień to maks. I dużo pada. Jest bardzo mokro. Okej, to działamy dalej. I tak, murowanie zakończone. Teraz musimy jeszcze tutaj zabetonować znowu, tak jak poprzednio. I to w sumie jest już koniec. Z tego, co się orientuję, to tutaj tynkarze chyba jakąś fugę zastosują. Bo to oczywiście będzie pracować stary budynek, a nowy nie będzie tak samo osiadał. I tu jest jakaś fuga stosowana, ale jak dokładnie, to może kiedyś nagramy, jak zobaczę gdzieś już, jak już na jakimś gotowym budynku, jak to po prostu wygląda po wykończeniu. Teraz szaluję. Jestem w trakcie, tutaj wbiłem takie gwoździe plastikowe, których często używamy, żeby tam mi się to lepiej trzymało. Bo wiercić tutaj nie mam jak w ścianie, po prostu za mała przestrzeń jest. Jeszcze tylko ścisk i gotowe. Zrobiliśmy jeden worek betonu, ale niestety nam nie wystarczył. Trzeba jeszcze z pół wiaderka zrobić i dokończyć. A jak już zabetonujemy, musimy rozszalować to, co żeśmy już tam jakieś 2-3 tygodnie temu nawet chyba to było, jak żeśmy tutaj to szalowali. Nie musiało tak długo być, ale nas nie było. Nie mieliśmy w sumie czasu, żeby to zrobić. Dzisiaj to rozszalujemy. Wszędzie tutaj nad oknami ta nas proża. I tutaj jeszcze takie największe. I w sumie to by było chyba tyle. Tam kolega jeszcze klei nad balkonami. Później może pokażę, jak docieplamy jeszcze balkony. No, dobra. To kończymy betonować. Później rozszalujemy. I to by było na razie na tyle. A ja za tydzień jadę już do Polski na tydzień urlopu. Jadę na wesele. Cały tydzień w sumie. I co tam będziemy robić? Będę biegał na pewno po swoich starych ścieżkach. Kajak to na 100%. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i że woda jest w Baryczy. Bo pływam po Baryczy albo po zalewie w Ryczeniu. No mam nadzieję, że mi pogoda dopisze, że będzie w miarę ciepło i że będzie woda w Baryczy, bo czasami jest tak, że nie da rady pływać, tak mało wody jest. A wiem, że właśnie teraz jest już bardzo sucho. Także zobaczymy, jak to będzie.
I tak ładnie, pięknie zabetonowane. Jeszcze mi została kielnia betonu. No ale niestety, to już wyrzucę. Trudno. Chyba, że ktoś potrzebuje. To musi się spieszyć, zanim zastygnie. A my już jesteśmy w trakcie rozszalowania tutaj. Trzeba wszystko ściągnąć, poczyścić, wolcie powyciągać. Łaty do wyrzucenia, takiej wielkości nie używamy do razy. Tą czarną, szalonkową płytę możemy zatrzymać. Może się jeszcze do czegoś przydać, a reszta też do wyrzucenia. Robi się niebezpiecznie. Dobra, muszę pomóc koledze. I tutaj już jest gotowe. Tak wygląda ocieplenie, jakby kogoś tutaj interesowało. Może wejdę na górę. O, tak to wygląda od zewnątrz. Tam na dole, gdzie ta luka, tam będzie belka przykręcona. Będzie jakiś daszek. I tak jak już kiedyś mówię, 12 dajemy od zewnątrz. W oknach dajemy, lub tam w drzwiach, różnie jak to tam bywa, 6. A od zewnątrz zawsze 12. To są takie standardy. Grubszego strapianu nie dajemy niż 12 cm. Kiedyś, lat temu, żeśmy dawali 18. To był jeden taki przypadek. I więcej się z tym nie spotkałem w tej firmie. I tak, cieśle jednak przyjdą dzisiaj. Musimy się trochę pośpieszyć z uprzątaniem tutaj tego, bo jak przyjadą, to już dźwigu nie dostaniemy. Oni będą tylko oprowadzić dźwigiem. Będą wciągać murłaty itd. itp. Więc musimy się tutaj uporać z tymi naszymi dźwigarami i resztą tutaj takich rzeczy różnych, jak stemple. Dobra, to my lecimy z gazem. I tak, te przestrzenie pomiędzy domami mamy zamurowane. Nic może ciekawego, ale takie rzeczy też trzeba zrobić i wiedzieć, jak zrobić, żeby było dobrze po prostu. I tu Wam jeszcze raz pokażę, jak zostawiamy budowę dla cieśli. Teraz już jest w 100% uprzątnięte przez nas. Oni sobie teraz tu już przyjadą i zaczną przykręcać. Zaczynają od murłaty oczywiście. Pierw murłata, kalenice i zaczną układać belki. Taka ciekawa praca. Materiał mają bardzo dobry, poheblowany, nawet kanty są złamane i nawet otwory są już w belkach powiercone tam, gdzie przychodzą śruby. Także naprawdę składa się te klocki Lego. Zawsze patrzę na to z podziwem, bo mi się to bardzo podoba. Wcześniej nigdzie się z tym nie spotkałem, z taką dokładnością, jeśli chodzi o więź pedachową. Związarów też jest dość dokładnie, ale to już trochę inna bajka. No i co? Następny odcinek będzie o więźbie dachowej. A ja się z Wami żegnam. To tyle na dzisiaj. I widzimy się już wkrótce. Cześć!